Hej, dzisiaj bardzo krótko na temat tego, co ostatnio kupiłam, bo pomyślałam, że to może być całkiem fajne, bo to coś nowego. Mam tutaj koszulkę z QWERTY, która jest naprawdę słodka, z takim misiem Haribo. I z napisem, że kupiłam tą koszulkę dla darmowych cukierków. I to jest jeszcze robocik z QWERTY. I dlatego to piszą, że się dostaje do każdej koszulki Haribo. Taką mini paczkę z żelkami najróżniejszymi. I mam tutaj takie zwykłe. I po prostu ta koszulka jest strasznie fajna, strasznie mi się podoba. Szczególnie ten misiek. Wygląda tak słodko. Dobra, przejdźmy dalej. Kolejnymi rzeczami będą pałeczki, które mogliście kupić w Biedronce przez chyba tydzień. Bo był chyba tydzień azjatycki, czy jakoś tak. Pałeczki, które się nazywają dla dzieci. Silikonowe dla dzieci. Mam dwa wzory. Króliczka oraz żyrafę. Były mega tanie, chyba widziałam je u Tekili na fejsie. Jeśli dobrze pamiętam. I ona chyba właśnie miała króliczka. I one wyglądają tak mega słodko, że to aż przesada. Podczas wyjazdu też kupiłam psy na magę. Emma to Jama. To jest pierwszy tom z wydawnictwa Vaneko. Stwierdziłam, że coś nowego się na pewno przyda. I zrobiłam zamówienie z Jattym. Wiem, że jest ciemno, ale już nic na to nie poradzę. Tak. Dostałam przypinkę. Zaosiągnięcie hurt detal. No i się teraz nie chce wyostrzyć. Tak. To było zamówienie łączone, bo to było moje i Tomka. Więc Tomek sobie wziął Kuroko na basket. Szósty tom. Tu nic nie ma. Z Vaneko. Egzorcista, to tak pokażę. Czwóreczka. Podobają mi się. Te okładki są takie trochę creepy, a trochę takie. Nie wiem, jak to nawet stwierdzić. Piąteczka. Wszystko też z Vaneko. I szósteczka. Ja dla siebie mam drugą część Emmy, drugi tom. I wydaje mi się, że jest troszeczkę grubsza z poprzednią. Nie Emma oczywiście, tylko tom. Kobato, trójeczka, sklampa i to jest JPF. Och, uwielbiam Kobato. I coś, co bardzo długie, coś, co bardzo długo się zbierałam, czyli Auran High School Host Club, dwójeczka. Oglądałam anime, przeczytałam pierwszy tom i nie wiem, nie mogłam w ogóle się skupić na tym, żeby znaleźć resztę tomów, ale tutaj stwierdziłam, że mogę kupić, bo naprawdę to nie jest duży koszt, a może znowu będę mogła sobie coś obejrzeć, powrócić do czegoś. No i tak. To były wszystkie moje zakupy. Mam nadzieję, że coś Wam się spodobało i coś wpadło Wam w oko. Naprawdę polecam odwiedzić stronę QWERTY. Codziennie nowe wzory. No wiadomo, 10 euro no to nie jest tak bardzo tanio, ale polecam, naprawdę. Są takie wzory, że po prostu głowa pęka. Ten misio to po prostu cudmiot i orzeszki. Dobra. Dziękuję Wam serdecznie i na razie.